Witajcie w pozytywnej kuchni, jednym z klasycznych, bardzo często spotykanych na polskich stołach, nietrudnych do zrobienia ciast na Boże Narodzenie jest keks. W najprostszej wersji z rodzynkami i odrobiną skórki pomarańczowej, ale oczywiście wiadomo, że najlepiej będzie smakować, kiedy dodamy do niego bardzo dużo różnorodnych bakali. Co najważniejsze, takie ciasto jak keks piecze się kilka dni przed Wigilią. Dzięki temu przez ten czas będzie mogło nabrać odpowiedniej miękkości i aromatu, a my w dzień Wigilii, zamiast zajmować się pieczeniem ciasta, będziemy mogli przygotować uszka, pierogi, ugotować barszcz i zająć się innymi rzeczami. Zapraszam Was do wypróbowania mojego przepisu na bożonarodzeniowy keks i zachęcam też do odwiedzin na www.pozytywnakuchnia.pl, gdzie znajdziecie więcej przepisów na potrawy bożonarodzeniowe i wigilijne, pomysły na kuchenne dekoracje oraz porady. Zaczynam od utarcia masła na puszysty krem. Ucieram na najniższych obrotach miksera. Wbijam do masła jedno jajko i ucieram na gładko. Następnie po jednym wbijam kolejne jajka, za każdym razem rozcierając dokładnie całość. Do masy dosypuję cukier i znowu ucieram na gładko. Do masy żółtkowo-maślanej dosypuję mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia i znowu ucieram na gładko. Na koniec dodaję do masy bakalie, pokruszone orzechy, rodzynki namoczone w rumie i obtoczone w mące. Delikatnie mieszam całość i przelewam do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia albo wysmarowanej dobrze masłem i obsypanej bułką tartą lub mąką. Piekę w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza przez około 30 minut. Jeśli ciasto bardzo szybko wyrośnie i zacznie przypalać się od góry, należy przykryć je papierem do pieczenia. Ciasto jest gotowe, kiedy wbity w jego środek drewniany patyczek po wyjęciu pozostanie suchy. Zapraszam po więcej przepisów na pozytywnakuchnia.pl i życzę Wam udanych, smacznych, świątecznych wypieków.